Konferencja Izby Domów Maklerskich to doroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego w Polsce wraz z przedstawicielami administracji państwowej, nadzoru, regulatora. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem Rynek kapitałowy dla wspierania innowacyjnej gospodarki, bowiem rynek kapitałowy ma wielkie znaczenie dla rozwoju innowacji. Innowacje finansowane są głównie przez rynki kapitałowe. To dzięki środkom pozyskiwanym na rynkach kapitałowych małe przedsiębiorstwa stają się wielkie, finansują innowacyjne, ale często obarczone większym ryzykiem przedsięwzięcia, budują swoją skalę przez przejęcia, a rynki kapitałowe głównie dostarczają środki na przejęcia i w ten sposób wspierają gospodarkę i polskie firmy w swoim rozwoju oraz zwiększeniu swojej efektywności. Co więcej, rynek kapitałowy w ten sposób zwiększa także konkurencyjność polskiej gospodarki. Na tegorocznej konferencji gościem honorowym będzie pan Jerzy Kwieciński, minister rozwoju i inwestycji. Konferencja uzyskała też patronat honorowy prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy. Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału w naszej konferencji, która odbędzie się 9-11 marca w Bukowinie Tatrzańskiej.